Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Doom Keeper. Kochani, kontynuujemy, mam nadzieję, że to już będzie ostatni odcinek z tej gry. To taka mini seria, którą po prostu chciałem wam pokazać. Szykuje nam się atak, więc już załączam sobie oczywiście wszystko. Mamy połowę HP, więc też trzeba na to uważać. Oj, tego stworka nie znam. Tego stworka nie znam. Sobie poczekamy chwilę, aż one podejdą wszystkie. Git. No ale już naprawdę niedługo będziemy musieli sobie ogarnąć jednak to życie z powrotem, bo widać, że trochę po tyłku dostajemy. Ja sobie oczywiście sonaru nie zrespiłem, więc jestem głupi, no. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym całkowicie. Surowcy też tu za dużo już nie ma. No to jest już padaka z surowcami. No i kochani... Wow! Nie pamiętam, co to było. A, teleport, dobra. Możemy teraz stworzyć sobie szybkie teleporty. Oczywiście są jakieś tam czasówki z tymi teleportami, więc nie poszalejemy dodatkowo, nie możemy transportować surowców przez teleport. To bardziej taki awaryjny teleportik, żeby szybko znaleźć się w domostwie. Oj, dobra, to była spora ruda. To była spora ruda. Ale jakbyśmy to przyciągnęli do bazy, to wow, byłoby zarąbiście. Nawet to rozważę, żeby te surowce mogły przejść. No chodźcie, 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 chodźcie. Ale chyba nie doniesiemy tego. Kurde, te surowce się plątają. Przynajmniej wyżej trochę. Oj, lipa. Niedobrze. No i chyba zobaczycie pierwszy raz. Aha, jednak nie zobaczycie pierwszy raz. A jednak zobaczyliście. Ale ja was nienawidzę. Ale ja was nienawidzę. Wow! Ty gnoju, zostaw nas. Uff, no ale już musimy się naprawić. Nie mamy wyboru. Robi się to coraz cięższe. Robi się to coraz cięższe. Naprawdę nie jestem pewien, czy uda nam się to skończyć. Znów sonaru nie nadawałem. Jestem genialny. Jestem genialny. Nawet sobie teleportacji nie zostawiłem. Dobra, to będzie takie szybkie. O dziwo, nawet sporo surowców tutaj znaleźliśmy. Dobra, zabieramy to do bazy. Będziemy mieć sporo kasy teraz na wydawanie i ulepszanie, więc... Mam nadzieję, że pomoże nam to w dalszym aspekcie rozgrywki. No musimy zacząć tego klucza szukać. Musimy definitywnie tego klucza zacząć szukać, bo się robi nieciekawie. Musimy już powoli opuszczać tą mapę. Wiadomo, czym wyższa fala, tym więcej mobów. Dobra, oczywiście twórz kolejne cykle. Ulepszenia. Nie no, sporo teraz tego będzie. Czy nam się to opłaca? Może i się opłaca. Ale tak, z pewnością zwiększymy prędkość. I mamy do dyspozycji teraz dwa aspekty. Mamy podwójny laser. Szybkość podczas ostrzału 30%. Ewentualnie obrażenia 100%. I moc ogłuszenia wyższa. Jest zagwozdka, jest zagwozdka. Doładowana trwałość 40 PW. Nie wiem, na co możemy teraz iść, tak szczerze powiedziawszy.
Sonar nie byłby też głupi do zwiększenia. Ładunki 4, zasięg w polach 12-4. Aha. Wolałbym jednak chyba mniejsze ładunki i więcej, czy to ja gadam, więcej ładunków, mniejszy zasięg. Tylko tak się zastanawiam, czy nas będzie potem przestać na co innego. Bo w sumie szybkość przydałoby się zwiększyć. Ale obrażenia też by się przydało zwiększyć. Dobra, weźmy szybkość, żeby jak najszybciej oczywiście latać. Kurwa, jestem idiotą. Jestem idiotą. Wziąłem jeden wielki. Jezu! Naprawdę, Shiro, naprawdę! Chciałem, kurde, cztery małe zamiast jednego dużego. I jeszcze co w teleportu nie postawiłem. Oj, Shiro, Shiro, Shiro! No właśnie, wiemy, że tu już nic nie ma. Wiemy, że tu nic nie ma i musimy już wracać. No dobra. Tyle dobrze. Weź się doładuj. Walka. No. Nie robi się ciekawie. Ale nam zryli kopułkę. Jakkolwiek to brzmi. Nie pamiętam, którym się robiło. R się robiło portal, dobra. I oczywiście rozwaliłem sobie jeden stack, świetnie. Świetnie, świetnie, Shiro. Jesteś geniuszem po prostu. No ale ta szybkość naprawdę jest spoko. Tu nic nie ma. Nie ma nic. Okej. Drugi stack. Już w teorii możemy skończyć rozgrywkę, ale... ja bym chciał jeszcze jednak się troszeczkę uzbroić. Nawet nie zbieram tych surowców, tylko po prostu... idę na żywioł. Teleportuję się bez surowcy. A po prostu tylko po nie wrócę w następnym jakby ranie i tyle. Zresztą woda i tak mnie zbytnio nie interesuje, więc luz. Woda i tak mnie zbytnio nie interesuje, więc luzik. Nic tu nie ma. Chyba się surowce skończyły. O, to się przyda. I tu jest kasa. Dobra, mamy po co jeszcze wracać, spokojnie. Wow! To, cóż to było? Kurde, jakieś strzały, tego nie widziałem. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawla? Co tu się od Janie Pawla? Dobra. Nie mam teleportu jeszcze. Nie! No! Niedobrze. Nie kop tego, nie kop tego. Biegnij po surowce. Zbieraj to, to, to. Goldy. Zbieraj dużo goldów. Znaczy żelaza w sumie. O Jezu, ale już za dużo chyba. O. Znów jesteśmy jak ciężarówka. Nie rozumiem, czemu tak pyka dziwnie. Cuś, jakiś dźwięk. Jakiś dźwięk pyka.
Dobra, myślę, że nam to starczy na jakieś upgrade'y. Na pewno musimy się uleczyć. No, to nawet nie ma co do gadania. Na definitywną walkę musimy mieć na pewno obrażenia na maksa. Ewentualnie dużo obrony. Ewentualnie dużo obrony, bo naprawdę z tym też jest kicha. Dobra, ile my tego będziemy mieć? Moglibyśmy sobie zwiększyć HP. Nie ma dwudziestki. Nie ma dwudziestki. Zastanawiam się, czy nie byłoby głupim, czy dobrym pomysłem, nie głupim, zrobienie sobie podwójnych laserów zamiast dobrych DPS-ów. Tylko tak, siła rażenia zostaje rozdzielona na każde z nich, to też jest, jakby nie patrzeć, lipa. To też jest lipa. Tarcze. Tarcze też byśmy mogli sobie ulepszyć. Dobra, weźmy sobie więcej HP. Zwiększmy sobie trwałość tarczy. Dobra, tyle starczy. Zróbmy sobie tutaj portal, o ile możemy. Czemu nie możemy? A, bo musimy poza bazą, okej. No i tak już z tym nic nie zrobimy, no. Musimy czekać na ataki, dopiero wtedy wyruszymy na jakąkolwiek wyprawę, ale... Tak już teraz, za chwilę będzie. Przygotujmy się przynajmniej. Zawsze trzeba sobie ten laser jakoś na górę ustawiać, żeby szybko to ogarnąć. Jakoś mniej się boję tych zwykłych mobków niż tych strzelających dziadów, wiecie? Nie wiem, czy głupoty nie zrobiłem, ale okej. Naprawdę robi się niebezpiecznie. Dużo nam tego żyćka ryją, jakby nie patrzeć. Skurczysynki mocne są. Nic, naprawdę? Zero, nul? Ani jednego? No to nie poszalejemy. Żelaza tyle, co kot napłakał. Serio, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nic a nic. Zero, pusto. Wszystko żeśmy wyżłobili. Niedobrze, niedobrze. Oho, jeszcze tam się odczepiło, świetnie. No i tu by się przydał kolejny ładunek. No tak, tego złota już nie wezmę. To kurde, chyba w następnej rundzie już będziemy musieli zrobić tego bossa, no bo i tak się już nie ulepszymy. A nie ma co im dawać siły wyższej. O, dobra, jest jakieś złoto. O, dobra, jest sporo złota. Żeby tylko nie zastrzelające parachło. O, dobra. Ciebie to my nie lubimy. O nie, nie.
No i mamy przerąbane chyba. Oj się, chyba nasza droga tutaj skończy. Rozłączymy? Oj, to było bliskie. Nie, no musimy już teraz robić. Musimy jak najszybciej robić bossa, bo już no, te moby są mocne, no. Nie będziemy się oszukiwać. Więc jeszcze tylko to bierzemy na górę i lecimy respić bossa. Kurde, no. Chyba może być krótki odcinek z tego. Okej. Idziemy szybko jeszcze na dół. Zrespimy tego dziada. W sumie to my w ogóle chyba po ten artefakt tutaj przybyliśmy na tą planetę, dlatego te moby tak się próbują bronić. Dobra. What? No to fajnie. To się porobiło. Nieźle, nie? Już wam mówiłem, że my tego nie przeżyjemy? Nie? To już wam mówię. Udało się, kochani. Chyba się udało. Kopuła uratowana. Oh, fuck yeah. No to będzie krótki odcinek, naprawdę. Przetrwane fale 18, czas gry 36 minut. Przebyty dystans 8,6 km. Poziom trudności zwykły, zabite potwory 109, rozbite skały 680. Wydobyte zasoby 177, rozmiar mapy małe. Odblokowano nowy świat. Nie, nowy element, przepraszam. Wybierz przedmiot do odblokowania. Prestiż, nowy tryb gry. Zdobywaj punkty wysyłając do domu jak najwięcej zasobów, nim twoja kopuła zostanie zniszczona lub bezpiecznie opuścisz planetę. Ewentualnie odstraszasz, montuje zbiornik, który wytwarza płyn odstraszający potwory. Aktywuj go, by rozpylić substancje poza kopułą, co opóźni kolejną falę potworów. Ja jednak wolę nowy tryb prestiż. Wolę nowy tryb prestiż. I od razu sobie go zobaczymy, co wy na to. I pokażę wam jeszcze przy okazji kopułę z mieczem, bo tego nie widzieliście. A myślę, że możecie... Może będziecie chcieli to zobaczyć. Weźmy sobie oczywiście jakiegoś innego typka. Gadżet tarcza. Sadu jeszcze nie mamy niestety. I zobaczmy, na czym to polega. No sobie szybko pominiemy. Przy okazji może jakiś nowy typ surowca się pokaże? Wow, ej, dobra. Całkowicie co innego. Jest całkowicie co innego. Ciekawe. Ciekawe. I zupełnie inny tryb nam się odblokował. I widzę, że jest tak samo jakieś... Są ogólnie nowe surowce. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda. Prestiż. Zdobywaj punkty wysyłając do domu jak najwięcej zasobów, nim twoja kopuła zostanie zniszczona lub bezpiecznie opuścisz planetę. Wyślij żelazo. Daj jeden punkt do prestiżu zdobywanego z każdą falą. A wodę. I kobalt. No to samo, tylko że po prostu inne kolory. Opuść planetę i wróć do domu. 32. Nie jest to trudne do zrobienia, teoretycznie.
Nie jest to trudne teoretycznie do zrobienia. Chociaż nie wiemy, jakie fale potworów będą, więc... To może być ciężkie do opanowania. No i w kolorach kanału widzę, że jesteśmy tym razem. To chyba woda, tak? Woda. Oh yes. Nie chcę tego. Nie chcę wody. Dobra. Bierzemy tylko tyle, ile możemy udźwignąć, czyli 4 sztuki. I kolejna fala już nadciąga, niestety. Ojej, ale wiecie co? Trochę tego nie rozumiem. Ten miecz działał inaczej ostatnim razem. Ten miecz działał ostatnim razem troszeczkę inaczej, ale okej. I strasznie nas po dupie poklepał. Miernik bliskości wroga. To możemy sobie wziąć. To możemy sobie wziąć. Przy okazji myślę, że chyba udźwigu również się przyda. No bardzo nas wyciechali, bardzo nas wyciechali. Nie wiem, czy ten miecz jest dobrym wyborem. Chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, czy ten laser nie byłby lepszy. No na dole nie ma żadnych surowców. Przynajmniej nie tu. No tak ubogo, ubogo, ubogo z tymi surowcami. Kolejne 4 sztuki plus woda, no dobra. Tylko teraz tak, musimy, to jest priorytet, zobaczyć ile mamy HP. Bo naprawdę dostaliśmy po głowie strasznie. No nie. Uii! Myślałem, że bardziej po głowie dostaliśmy. Pamiętam, że to działało troszeczkę inaczej. No właśnie, tylko to już jak one są tutaj, to nic nie robi, nie? To jest bardzo słabe. A my tym możemy latać. Dobra, ej. To już się wyjaśniło wszystko. Już jest wyjaśnione, już wiem, na czym to polega. W sumie podobnie było z laserem w moim wypadku, jak na początku próbowałem grać w tą grę. Też nie wiedziałem, jak to działa. Bo to jest śmieszne, laser dopiero zabijał wrogów, jak puszczałem go. Oczywiście to był to zbieg okoliczności, ale... Ale mindfucka mi zrobił. Dobra, bierzemy to wszystko. Powoli, powoli, ale coś tam przyniesiemy do tej bazy. Ulepszenia. Prędkość. Na pewno chcę prędkość, bo jest slipa z tym. Obrażenia od dźgnięcia. Dźgnięcia. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale... Ale to cięcie jest słabe, mega słabe. To cięcie jest naprawdę mega słabe. Aż żal dupę ściska. Dobra, znów się robi nieciekawie. Ja nie chciałem tego, ale okej. Pyk. 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 Ogólnie spoko, bo to jest szybkie. Ale na szybkości się kończy, niestety, bo to...
Zanim się rozpędzimy, to już trochę czasu mija, prawda? Więc mówię, bez rewelacji, bez rewelacji. To jest artefakt chyba. Przynajmniej zobaczycie jeszcze jeden artefakt. Zobaczycie jeszcze przynajmniej jeden artefakt. Może coś nowego się trafi. Może coś nowego, co nawet ja nie znam. W sumie tylko za dwie gry rozegrałem przed nagrywką, więc... Dobra, sonda, czyli to samo co było. Wybuchowe kopalnie i sonda. No bez szału. Bez szału, naprawdę bez szału. Jestem zły. Oj. No nie poszalejemy sobie. Nie poszalejemy sobie. Możemy sobie sondę ulepszyć. I to tyle. I to tyle. Są surowce na dole, dobra. Dobra, lecimy na górę, bo to zaraz będzie atak. Z większą ilością surowców mogę nie zdążyć. No, jesteśmy na styk. Można robić tak, ale naprawdę dostajemy po dupie, jeżeli chodzi o życie. A przy większej ilości mobów to już w ogóle będzie tragedia. Ja chyba czegoś tu nie rozumiem po prostu. Po prostu chyba czegoś nie rozumiem i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. To jest tragedia. Ten miecz to jest tragedia. Mimo już tam sobie może oczywiście... można go sterować, ale miecz jest tragiczny. Nie jest zoptymalizowany w ogóle. O, przesadziłem trochę. Dobra, wszystko wyłóżmy tu. I wyzbierajmy to. Tu jeszcze zostaną, już zostanie 6 sztuk. Czyli jeszcze na jeden wypad. Tylko tak, nie mamy chyba żadnego kobaltu. Naprawić się nie możemy. No jest dramat, 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 dramat. Nie mamy kobaltu żadnego. A nie wiem nawet, jakie obrażenia możemy iść. Szybko się cięcie mieczem. No dobra. No dobra. Niech będzie. Co jest szybsze? To w ten sposób działa. Czyli ma przebicie. No ale, no to weźcie, zobaczcie, to jest naprawdę chujnia z grzywnią. To jest chujnia z grzywnią i to tak delikatnie mówiąc. Laser to jednak laser, no. Laser to jest laser. A to jest chujnia z grzywnią. Totalna. Mieli content, nie? No ale nie będę oszukiwał, jeżeli coś mi się nie podoba. A to mi się definitywnie nie podoba. Definitywnie mi się to nie podoba. Jeżeli miałbym jeszcze kontynuować tą serię, to oczywiście tylko i wyłącznie z laserem. Bo bez tego to jest lipa. No zobaczmy, co się stanie, jak w ogóle wyślemy jakieś surowce. Dostajemy punkty, tak? W ten sposób. Aha. Razy 2 punkty prestiżu. A prestiż mamy co? 1 czy 3? Czy tam jest 1 razy 3? Sam nie wiem. Sam nie wiem, ale wiem tylko tyle, że naprawdę z tym jest lipa. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i myślę, że już raczej do
Doomkeepera. Nie wracamy. Po prostu taka mini graszka. Ogólnie grę polecam jak najbardziej. Jak najbardziej grę polecam. Naprawdę ciekawie się w to gra. Ale trzeba mieć to czas, trzeba lubić takie gry. Ja takie gry lubię, ale niestety nie mam czasu. Tak więc jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej!